panie trenerze, jesteśmy po pierwszym spotkaniu podczas naszego zgrupowania w Słowenii. Wygrywamy pierwszy sparing 4-3 z Budusznością Podgorica. Bardzo proszę o podsumowanie pierwszej i drugiej połowy tego meczu. Tak jak pan powiedział, no trzeba chyba oddzielić pierwszą połowę od drugiej. No w pierwszej połowie, można też powiedzieć teoretycznie, zagraliśmy tym mocniejszym składem. Nieźle to wyglądało, wręcz momentami dobrze. Jesteśmy w okresie ciężkiej pracy. Jeszcze dzisiaj rano zawodnicy mieli trening. I trzeba powiedzieć, że w tej pierwszej połowie przeprowadziliśmy kilka naprawdę dobrych akcji. Strzeliliśmy dwie bramki i mogliśmy jeszcze przynajmniej jedną czy dwie zdobyć. Drużyna z Podgoricy grała bardzo agresywnie. Byli bardzo groźni przy stałych fragmentach gry. Tak trzeba na to spojrzeć. Było widać zmęczenie u zawodników, ale też duże chęci i powiedzmy nikt się nie oszczędzał. No druga połowa zagraliśmy składem z wieloma naszymi młodymi zawodnikami. Zaczęliśmy naprawdę dobrze. Można powiedzieć, że ta pierwsza godzina była w naszym wykonaniu naprawdę dobra. Później straciliśmy kontrolę nad meczem. Można powiedzieć, jeden, drugi błąd spowodował, że wkradła się nerwowość. Przeciwnik w konsekwencji wyrównał na 3-3. Ale też plusem tej drugiej połowy jest to, że potrafiliśmy się jeszcze podnieść i zadać ten decydujący cios. Wygraliśmy 4-3, gdzie wszyscy zawodnicy dostali szansę gry, a tak jak powiedziałem, było wielu młodych i bardzo młodych zawodników. Mówi pan o młodych zawodnikach, zwłaszcza w drugiej połowie meczu, ale też pierwsze takie minuty jeszcze w nieoficjalnych meczach dostali Adam Radwański i Kajetan Schmidt. Ten pierwszy wpisał się na listę strzelców, drugi też miał kilka niezłych akcji. Jak trener oceni ich grę? No bardzo wysoko. Na pewno akcja na 3-0 no, to jest popisowa akcja, trzeba powiedzieć, Kajtka i Adama. Nic tylko przyklasnąć. Super akcja wykończona bramką. Kajtek asystował przy bramce na 4-3. No, widać, że są to zawodnicy już taką przeszłością, czy to ekstraklasową, czy pierwszoligową, ukształtowani, którzy bardzo liczymy i widać, że będą wzmocnieniem na pewno tej naszej drużyny. Co w kolejnych dniach, panie trenerze, przed nami następny sparing 1 lipca? Treningi plus dwa sparingi jeszcze tu mamy. Nie zapominajmy, że jesteśmy dopiero w końcówce drugiego tygodnia treningów, a przed nami jeszcze 3 tygodnie do ligi. No jest trochę czasu, więc no musimy swoje zrobić, musimy swoje wybiegać, musimy swoje podnieść, wyskakać i tak dalej. I od tego nie ma odwrotu, od tego się nie cofniemy. Zdajemy sobie sprawę, że zawodnicy będą zmęczeni i na tym zmęczeniu też trzeba niektóre sytuacje umieć rozwiązać, bo to też pokazuje, czy zawodnik radzi sobie w sytuacji, kiedy jest zmęczony. Takie sytuacje też oczywiście są w meczach ligowych, w drugich połowach, w końcówce, gdzie nie zawsze jest ten komfort, że jestem wypoczęty, że mogę działać w dużym komforcie, na skróty powiedziawszy.